Latem 1859 roku Karol Darwin skończył ostatni akapit wielkiego dzieła o powstawaniu gatunków. Nie czerpał jednak inspiracji z egzotycznych wysp, które odwiedził podczas słynnej podróży statkiem Beagle. Wybrzeże w hrabstwie Kent, niedaleko jego posiadłości w Down, dostarczyły mu materiału do przemyśleń o prawach wyjaśniających różnorodność życia na naszej planecie. Jakie to ciekawe obserwować brzeg porośnięty przeróżnymi roślinami. W krzakach świergocą ptaki, wszędzie unoszą się owady, robaki drążą wilgotną glebę. Wszystkie te wyrafinowane formy, tak się różniące, a jednak w przedziwny, skomplikowany sposób zależne od siebie, zostały stworzone według tych samych, panujących w naszym świecie zasad. Darwin tworzył nową wizję natury. Gatunki rozwijały się niezależnie od kierującego światem stwórcy. Ugruntowana wizja harmonijnego wszechświata podporządkowanego najszlachetniejszemu, boskiemu stworzeniu, człowiekowi, miała zadrżeć w posadach. Miał świadomość, że ma do czynienia z intelektualnym dynamitem, dlatego większość przemyśleń na temat pochodzenia człowieka i innych gatunków trzymał w tajemnicy. Darwin zmagał się z tą tajemnicą przez 20 lat. Przez cały ten czas wspierała go żona Emma, obawiająca się, że jej ukochany mąż naraża się na wieczne potępienie za podważanie tradycyjnych wierzeń. Razem przeszli przez 2 dekady strasznych chorób, zwątpienia w siebie i rodzinnych tragedii. Wśród zwierzyny i roślin, porastających pola i skarpy wiejskiego krajobrazu, Darwin widział ciągłą walkę o byt. Walka ta to podstawowa zasada jego teorii doboru naturalnego. Ostatni akapit dzieła o powstawaniu gatunków to idealne zakończenie. Cała książka traktuje o walce o przetrwanie. Tennyson, angielski poeta, mówił o kłach i pazurach natury. Jednak ostatni akapit daje nadzieję. Pokazuje, że walka wszystkiego przeciw wszystkiemu daje rezultat w postaci otaczającego nas świata. Piękność z brzegu rzek, robaki, motyle, trawa, orchidee. Wszystkie te cuda natury odzwierciedlają prostą koncepcję Darwina. To bardzo wzniosłe podejście do życia. Wielkie siły tchnęły życie w jedną, może wiele form. Ziemia zaczęła krążyć, podlegając prawom grawitacji. Nawet najprostsze, najpiękniejsze, najwspanialsze formy istnienia rozpoczęły nieustającą, niekończącą się ewolucję. Tak jak piękno i cuda wyłaniają się z walki natury, tak dzieło Karola Darwina było rezultatem skrupulatnych badań i wewnętrznego konfliktu. Zmagania Darwina. Ewolucja teorii pochodzenia gatunków. W wieku 33 lat Karol Robert Darwin był przedstawicielem nurtu naturalistycznego. Miał spore dochody. Dzięki nim mógł realizować swoje specyficzne hobby. Próbował rozwiązać tajemnicę wszystkich tajemnic, czyli sposób transmutacji, ewolucji, flory i fauny. Chciał znaleźć ciche miejsce do pracy. W 1842 roku jego szczęśliwa rodzina wyprowadziła się z Londynu do posiadłości w pobliżu wioski Down w hrabstwie Kent. Po wielu bezowocnych poszukiwaniach w końcu trafiłem na ten dom i od razu go kupiłem. Zainteresowała mnie zróżnicowana wegetacja, charakterystyczna dla kredowego podłoża, zupełnie inna niż ta, do której byłem przyzwyczajony w środkowej Anglii. Urzekła mnie totalna cisza i sielskość okolicy. Darwin wiedział, że na wsi może rozszerzyć eksperymenty, spacerować, obserwować naturę. Wszędzie było mnóstwo informacji. Poza tym, tutaj Darwin czuł się bezpiecznie ze swoją sekretną teorią transmutacji.
of transmutation. W latach 40. XVIII wieku transmutacja czy ewolucja ciągle była radykalną koncepcją kojarzoną z rewolucją społeczną. O tajemnicy wiedziała żona, a zarazem kuzynka Darwina, Emma Wedgwood, którą poślubił 3 lata wcześniej. Spotkało mnie ogromne szczęście, że Emma, istota w każdym calu lepsza ode mnie, zgodziła się zostać moją żoną. Bez Emmy nic ważnego by się nie wydarzyło. Stworzyła pełną miłości przestrzeń, gdzie Darwin czuł się bezpiecznie. Mógł oddać się obsesyjnej pracy, nie lękając się utraty uczucia i rozpadu ich związku. Pielęgnowała go podczas długoletniej choroby, której natury do dziś nie wyjaśniono. Przyczyną był prawdopodobnie pasożyt z Ameryki Południowej, niepokój i stres zaogniały chorobę. 25 lat zmagań z bezustannymi wzdęciami, wymiotami, poprzedzonymi dreszczami, histerycznymi płaczami, zanikaniem czucia, częściowymi omdleniami, obfitym, bezbarwnym moczem. Zmęczenie, bóle głowy i nerwica, gdy Emma wychodzi. Odizolowany w wiejskim laboratorium, Darwin przekształcił swoje notatki o naturalnej selekcji w gotowy do opublikowania esej. Niektóre części bazowały na doświadczeniach zdobytych podczas wyprawy na okręcie Beagle. Z 5 lat podróży tylko 5 tygodni spędził na wyspach Galapagos, zbierając różne gatunki roślin, obserwując przedrzeźniacze i zięby. Znaczenie badań na Galapagos w rozwoju jego teorii zostało przecenione. Ludzie wyobrażają sobie, że wielkie teorie powstają nagle, są owocem nagłej inspiracji, jakby wszyscy naukowcy byli jak Archimedes, wybiegający na ulicę prosto ze swojej wanny w Syrakuzach. Chcemy, żeby miejsce inspiracji było niespotykane, egzotyczne. Wyspy Galapagos idealnie się do tego nadają, ale zupełnie nie oddają prawdy powstania teorii ewolucji. Dopiero w Londynie Darwin uświadomił sobie, że zebrane na kilku wyspach gatunki roślin i ptaków różniły się, ale bardzo przypominały gatunki z kontynentalnej Ameryki Południowej. W pracy z 1844 użył tego jako dowodu, że nowe gatunki rozwijały się jak kontynentalne odpowiedniki przystosowane do warunków panujących na wyspie. Wyspy Galapagos to wspaniałe miejsce. Zawsze już będą kojarzyć się z Darwinem. Ale ich znaczenie jest źle interpretowane. Po pierwsze, kolekcja gatunków z wysp nie robi wielkiego wrażenia. Darwin pomylił większość nazw, nie określił, z której wyspy pochodzą konkretne zięby i inne organizmy. Na tym etapie badań nie chodziło o dobór naturalny, ale o to, że wyspy pomogły Darwinowi dojść do przekonania, że ewolucja mogła faktycznie mieć miejsce. Dowody z Galapagos były częścią przebudzenia Darwina, jednym z wielu przystanków na krętej drodze do teorii ewolucji. Teraz w Down mógł wykorzystać 9 lat intelektualnej walki. Notował swoje genialne przemyślenia w notatnikach nazwanych później notatnikami o transmutacji. To w nich po raz pierwszy pojawiła się koncepcja, że ogromna część żyjących gatunków musi pochodzić od jednego wspólnego przodka. Gałązki i gałęzie wyrastające z drzewa życia. Przelewał wszystko na papier. Nieortodoksyjne, rewolucyjne przemyślenia nie do zaakceptowania dla filozofów tamtego okresu. Może trafiłoby to do kilku oświeceniowych racjonalistów we Francji, ale w Anglii nikt nie poparłby kogoś, kto odkrywał we wszechświecie to, co Darwin.
Nie dotykał tylko fizyki czy teologii, ale też ekonomii, hodowli zwierząt. Wszędzie szukał dowodów. Intuicyjnie budował modele świata zgodne z jego wyobrażeniami. Czuł, że ta wizja zmienia się wraz z przebiegiem badań. Próbował wszystkiego. Powoli krystalizowała się idea. Zapiski z 1844 opierały się na raju utraconym Miltona, ewolucyjnych spekulacjach jego dziadka, Erasmusa i francuskiego radykalnego biologa Jeana Baptista Lamarcka. Jego wielki mentor, geolog Charles Lyell, nauczył go, że powierzchnia Ziemi kształtowała się stopniowo przez całe wieki. Ale to ekonomista Thomas Malthus doprowadził do momentu olśnienia Darwina. W październiku 1838 roku, 15 miesięcy po rozpoczęciu regularnych badań, dla rozrywki przeczytałem Prawo ludności Malthusa. Jeśli chodzi o dobór naturalny, kluczowym momentem w odkryciu Darwina okazał się moment przeczytania traktatu Malthusa. Książka ta była bardzo kontrowersyjna. Zakładała, że rozwój społeczeństwa ma swoje granice. Wielu XVIII-wiecznych filozofów mówiło, że wieczny postęp ludzkości jest nieunikniony, wszystko będzie dobrze. Malthus się z tym nie zgadzał. Mamy ograniczony dostęp do żywności. Jeśli jej ilość drastycznie się zmniejsza, gwałtowny rozwój populacji zostaje zahamowany. Darwin przełożył tę teorię na prawa natury. Śmierć staje się wyjaśnieniem życia. Nagle okazuje się, że tysiące form istnienia, setki przeróżnych gatunków rywalizują o swoje małe miejsce na Ziemi i w naturze. Wszystkie próbują egzystować, ale tylko najsprawniejsi, potrafiący najlepiej przystosować się do otoczenia, są w stanie przetrwać. Cała reszta, tysiące, miliony, miliardy gatunków zginą. To uderzające, że w tych warunkach korzystne odmiany zostają zachowane, niekorzystne zaś niszczone. W efekcie powstają nowe gatunki. W końcu mam teorię, na bazie której mogę pracować. Darwin porównuje wzrost populacji do setek tysięcy klinów wbijających się w oblicze natury. Silniejszym się udaje, słabsze zostają wypchnięte. Ta metafora oddaje kwintesencję walki o przetrwanie. Tylko najsilniejsi ocaleją. Nastąpił moment wielkiego podniecenia. Darwin czuł, że dzieje się coś wielkiego. Widać to nawet po jego charakterze pisma. Ale kontrolował emocje. Dokładnie opisywał szczegóły, własne reakcje na odkrycia. W 1844 koncepcje Malthusa stały się jądrem teorii doboru naturalnego Darwina, mechanizmem, który powodował ewolucję. Walka natury zniszczyła słabe uszy. Tylko najlepiej przystosowani będą mogli się rozmnażać, przekazując korzystne cechy kolejnym pokoleniom.
Karol i Emma mieli dużo dzieci. Z sukcesem prowadzili swój własny maltuzjański eksperyment. Gdy Karol skończył swoją pracę, jedno z dzieci zmarło. Emma była w ciąży z piątym potomkiem. William i Annie, najstarsze dzieci Darwinów, kwitły. Anne Elizabeth Darwin urodziła się w 1841 roku. Gdy miała 8-9 lat, stała się niezastąpiona dla swojej mamy. Okazywała rodzicom czułość. Dlatego Emma i Karol kochali ją jeszcze bardziej. Ciągle ich poklepywała, głaskała po dłoniach i włosach. Ojcu robiła warkoczyć. Potem brała go za rękę i wyciągała na spacer, biegnąc przed nim w podskokach. Pielęgnowała swój ogródek. Była przesłodka. Rodzice patrzyli, jak najstarsza córka zmienia się w młodą kobietę. Radość i zwierzęca żywotność biła z jej twarzy. Każda chwila z nią stawała się pełna życia i wigoru. Przyglądanie się jej to czysta przyjemność. Jej cudowna twarz staje mi przed oczami. Widzę ją, jak zbiega na dół z wykradzioną skądś tabaką. Całe szczęście, że może komuś zrobić przyjemność. Dzieci rosły, były nie tylko ukochanym potomstwem, ale też małymi, rozwijającymi się organizmami, przypominającymi orangutany w londyńskim zoo. Darwin porównywał Williama i Annie do orangutanów w zoo. W Down Annie i jej rodzeństwo dawało emocjonalny odpoczynek od zmagań z nową, kontrowersyjną teorią. Jednak istniało jeszcze jedno źródło niepokoju. Emma przeczytała skończoną pracę. Darwin musiał wiedzieć, że nie będzie to dla niej łatwa lektura. Ich związek był pełen miłości, ale mąż odrzucał tradycyjne wierzenia religijne. Emma martwiła się o jego zbawienie. Chociaż rękopis uznawał istnienie Stwórcy, Emma czuła, że jednocześnie podważa wiarę, że człowiek został stworzony przez Boga. Postawmy się w roli XIX-wiecznego czytelnika. Dla niego idea, że gatunki, w tym człowiek, podlegały ewolucji, była bardzo niepokojąca. Zawsze wierzył, że ludzie są na szczycie hierarchii. To perfekcyjne, szlachetne ideały, więc koncepcja pochodzenia od małp, a wcześniej od prymitywnych istot żyjących w morzach, musiała wydawać się herezją. Darwin wiedział, że musi powiedzieć żonie, nad czym pracuje. Miał też świadomość, że bardzo ją to zmartwi. Emma była bardzo wyzwoloną kobietą, ale też praktykującą, głęboko wierzącą chrześcijanką. Emma bała się, że wątpliwości męża mogą doprowadzić do braku zbawienia. Nie spotkają się po śmierci. Gdy jestem przy tobie, zapominam o zmartwieniach, ale gdy cię nie ma, ogarnia mnie smutek. Boję się, że nasze poglądy na najważniejsze tematy bardzo się różnią. Rozum mi podpowiada, że szczere wątpliwości nie mogą być grzechem, ale czuję, że między nami pojawia się bolesna pustka. Emma zastanawiała się, czy spędzą razem wieczność, czy po ich śmierci coś ich jednak rozdzieli. Myśl o tym była dla niej wielkim ciężarem. Odczuwała go do końca życia. Nie oczekuję żadnych odpowiedzi. To wielka satysfakcja, że mogę to napisać. Nie myśl, że to nie moja sprawa. Wszystko, co dotyczy ciebie, dotyczy też mnie. Byłabym wielce nieszczęśliwa, gdybym myślała, że nie należymy do siebie na zawsze. Ten temat nigdy nie został zamknięty. Wiele razy próbowali o nim zapomnieć, ale za każdym razem, gdy chorowały albo umierały dzieci,
Gdy Darwin nie czuł się dobrze i Emma musiała się nim zajmować, temat wracał. Myśl, że mogłaby spędzić wieczność bez ukochanego, prześladowała Emmę. Znowu zaczynała o tym mówić. Nie wiemy, ile razy o tym rozmawiali. Wiemy, jak bardzo Darwin to przeżywał dzięki dopiskowi na liście od Emmy. Gdy umrę, pamiętaj, jak wiele razy całowałem ten list, płacząc nad nim. Mimo osobistych obaw, Emma lojalnie przeczytała i skomentowała esej. Darwin nie czuł się na siłach, żeby go wydać. Jego obawy przed wrogimi reakcjami na rewolucyjne idee miały się wkrótce potwierdzić. Skończył esej i według mnie zaczął poważnie myśleć o wydaniu swojego dzieła w październiku 1844 roku, gdy przeczytał reklamę w London Times, że właśnie opublikowano książkę pod tytułem Ślady naturalnej historii stworzenia. Publikacja była anonimowa. Próbowano wydedukować nazwisko autora. Reklama mówiła, że dzieło traktuje o gamie zjawisk naturalnych, wyjaśnionych na podstawie naturalnego prawa rozwoju. Innymi słowy, istnieje jakaś ewolucja, która pokazuje, jak powstały wszystkie formy istnienia we wszechświecie. Książka stała się sensacją. Wszyscy ją czytali. Królowa Wiktoria, poeta Tennyson, większość przyjaciół Darwina. Mnóstwo różnych ludzi żarliwie o niej dyskutowało. Cała plejada ożywionych stworzeń, od najprostszych, najstarszych form do najbardziej rozwiniętych, powinny być postrzegane jako kolejne stadia rozwoju. Jeden gatunek prowadzi do rozwoju następnego, aż pojawia się najwyższe stadium. Człowiek. Tożsamość autora Roberta Chambersa, szkockiego dziennikarza, pozostała tajemnicą przez kolejne 40 lat. Bał się gwałtownych reakcji. Czołowym atakującym stał się dawny nauczyciel Darwina z Cambridge, pastor Adam Sedgwick. Odkrywał meandry fałszywej filozofii w przedstawionej w książce wizji transmutacji. Ludzie krytykowali książkę. Profesor Adam Sedgwick nazwał ją obrzydliwą aborcją. Głowa tego dziecka powinna być zmiażdżona. Sugerował, że publikacja to owoc słabego kobiecego umysłu, ohydna aborcja. Nie była to delikatna krytyka ze strony pastora Adama Sedgwicka, profesora Trinity College na Uniwersytecie Cambridge. Jestem pewien, że książkę tę napisała kobieta. Powierzchownie piękna, przyciągająca uwagę. To kobieta pierwsza popełniła błąd. Pragnęła owocu z drzewa poznania. Musiała go zerwać, niezależnie od konsekwencji. Sedgwick potępiał publikację. Dla niego i wielu innych chrześcijan ślady naturalnej historii stworzenia były herezją, książką, która wydaje się bardzo atrakcyjna, jak kobieta. Ale trzeba zedrzeć z niej piękny strój, a ujawnią się ogromne pokłady demoralizacji i zepsucia. Jeśli książka zawiera prawdę, prace na rzecz społeczeństwa to porażka. Religia to kłamstwo, prawa ludzkie, totalna głupota, niesprawiedliwość społeczna i moralność bzdura. Pomoc dla ludów Afryki, pomysł szaleńca. A mężczyźni i kobiety to lepsze wersje bestii. Darwin przeczytał to, trzęsąc się ze strachu. Z drugiej strony jednak bardzo mu się to przydało. Czytając recenzję Sedgwicka, dowiedział się, nad którymi punktami swojego dzieła musi jeszcze popracować, na jakie pytania odpowiedzieć, by mieć pewność, że jego teoria jest bezpieczna, odpowiednio uzbrojona, gotowa stawić czoło światu bez narażania się na reakcję, jaką wywołały ślady. Wciąż pod wrażeniem brutalnej odpowiedzi na ślady, Darwin przeszedł okres zwątpienia. Jego obawy, że zostanie odebrany jako manipulator, podsycił doradzający mu przyjaciel, botanik Joseph Hooker. Hooker powiedział, że jeśli nie przebadało się mnóstwa gatunków, nie ma się prawa do wygłaszania sądów.
Po prostu napisał list do przyjaciela, ale ta uwaga prześladowała potem Darwina. Wiedział, że Hooker miał rację. Jeśli ktokolwiek miał uwierzyć w jego niesamowitą teorię, Darwin musiał wykonać swoją pracę z mikroskopem i innymi narzędziami. Zbadać multum organizmów. Dopiero potem, gdy ludzie doceniliby ogrom jego pracy, miałby większą szansę na ich wiarę w jego koncepcję. Darwin postanowił zacząć od wnikliwego opisu całej podgrupy skorupiaków morskich, wąsonogów. Myślał, że projekt ten to kwestia kilku miesięcy. Przedłużyło się do 8 lat. Są dwa rodzaje wąsonogów. Przeważają stożkowate, małe, białe, wulkaniczne stożki pokrywające każdą skałę. W środku znajduje się małe stworzonko przyczepione główką do skały, które poluje odnóżami. Gdy nadchodzi fala, wystawia odnóża przez mały otworek. Wykonuje nimi piękne, pulsujące ruchy i łowi plankton. Wąsonogi mają największe penisy na świecie w stosunku do reszty ciała. Co jakiś czas można zauważyć ogromne penisy wysuwające się ze stożków i wsuwające się do innych, nawet oddalonych o kilka centymetrów otworów. Darwin szybko uświadamia sobie ten cud. Niby zwykłe, pokrywające wszystkie wybrzeża w umiarkowanej strefie, a jeśli przyjrzymy się bliżej tym prościutkim organizmom, okazuje się, że są bardzo wyrafinowane. Na tym przykładzie widać schemat myślenia Darwina. Trzeba przestać mówić o wyższych i niższych organizmach. Często te niższe są bardzo skomplikowane, niesamowite w swoim przystosowaniu do panujących warunków. Darwin zupełnie oniemiał, coraz dalej zagłębiając się w piękno tych istot. Była jeszcze jedna korzyść. Badania wąsonogów opierały się na organizmach przysłanych Darwinowi z całego świata. Dom w Darwin stał się centrum kontaktów, które dostarczyły niezbędnych dowodów na teorię Darwina. System komunikacji Darwina był niesamowity. To hołd złożony wyrafinowanym usługom pocztowym epoki wiktoriańskiej. Bez nich upadłaby XIX-wieczna nauka. Hodowcy gołębi, miłośnicy orchidei, lekarze kolonialni, oficerowie marynarki wojennej byli zasypywani pytaniami Darwina. W odpowiedzi na jego biurko spływały tony papieru. Darwin był w trakcie badania setek odmian wąsonogów, gdy kolejne dziecko zmogła choroba. Prawdopodobnie była to gruźlica. Annie miała 9 lat. Zaczęła narzekać na problemy z brzuchem. Nic dziwnego w domu, gdzie ojciec od czasu do czasu wymiotował w gabinecie i robił różne osobliwe rzeczy, żeby powstrzymać podupadanie na zdrowiu. Jednym ze sposobów zwrócenia na siebie uwagi w domu Darwinów była choroba, najlepiej ciężka. Schorzenie Annie stało się tak dotkliwe, że gdy Emma była po raz 9 w ciąży, Carol wysłał ją do swojego lekarza. Lekarz stwierdził, że sytuacja jest poważna. Niestety Annie zmarła w wielkanocny weekend. Jej oczy jasno błyszczały. Często się uśmiechała. Miała żwawy, sprężysty krok, wyprostowaną sylwetkę. Często odrzucała w tył głowę, jakby w swojej radości nie liczyła się ze światem. To bardzo znaczące. Tydzień po śmierci Annie, Carol nagle, spontanicznie napisał wspaniały tren dla ukochanego dziecka, za którym tak tęsknił.
opisał ludzką naturę Eni, jej fizyczność. Nie chodziło tylko o walkę o przetrwanie, w której ginie bezbronne życie, ale o ukochaną osobę, która jest twoim potomkiem. Straciliśmy promyk radości naszego domu, pociechę na starość. Na pewno wiedziała, jak bardzo ją kochaliśmy. Gdyby wiedziała, jak głębokie i silne jest nadal to uczucie, zawsze będziemy wielbić jej kochaną, wesołą buzię. Błogosławmy Eni. Eni zmarła 3 lata po śmierci ojca Darwina, niewierzącego. Darwin przeszedł chwilę zwątpienia w chrześcijańskiego Boga. Teraz jego więzi z tradycyjną wiarą jeszcze osłabły. Powoli ogarniało mnie zwątpienie. W końcu się dopełniło. Nie wiem, jak można życzyć sobie, żeby chrześcijaństwo było prawdziwe, bo jeśli to prawda, prosty język pokazuje, że ludzie niewierzący zostaną na zawsze ukarani. Doktryna godna potępienia. To kwintesencja gniewu, który Darwin odczuwał po stracie ukochanej Eni, wyrażona jako moralna deklaracja. Deklaracja osoby niewierzącej. Nie chrześcijanina, ale osoby wierzącej w takiego Boga, który nie karze 10-letnich dzieci. Śmierć podczas walki w naturze była siłą napędzającą teorię ewolucji Darwina od momentu, gdy przeczytał traktat Malthusa. 8 lat po jej śmierci Darwin wplótł córkę w swoją wizję. Eni jest bohaterką 3 rozdziału dzieła Darwina, mówiącego o walce o przetrwanie. Rozdział ten Darwin pisał 5, 6, 7 lat po odejściu córki. Opisuje w nim naturę taką, jaka nam się wydaje i taką, jaka naprawdę jest. Odnosi się do uśmiechniętego oblicza natury, do sielskich obrazków zielonej, przyjaznej angielskiej ziemi, unoszących się w powietrzu owadów, świergoczących ptaków. Nie widzimy nic poza fasadą. Trwa ciągła walka. Pod fasadą natury młode osobniki umierają młodo. Reszta zwierząt walczy o przetrwanie. Potem, korzystając ze starych notatek, pisze, że walka o przetrwanie przypomina kliny wbijane w oblicze natury. Patrzymy na oblicze natury rozświetlone radością. Wszystkie bez wyjątku organizmy wydają się z całych sił walczyć o pomnażanie gatunku. Wszystkie przechodzą okres ciężkiej walki o przetrwanie, ale i tak w każdym pokoleniu dochodzi do cyklicznej, nieuniknionej zagłady młodych albo starych osobników. Oblicze natury można porównać do plastycznej powierzchni z 10 000 ciasno stłoczonych ostrych klinów, bez przerwy popychanych do środka. Czasem jeden z klinów zostaje uderzony, drugi dostaje z jeszcze większą siłą. Natura z uśmiechniętym obliczem plus wbijające się kliny to koszmarna, antropomorficzna metafora. Gdy po raz pierwszy o niej przeczytałem, ujrzałem w niej oblicze córki Darwina. Opisy córki tydzień po śmierci ciągle wracają do jej pięknej, rozświetlonej twarzy, uroczych uśmiechów. Darwin pisał, patrząc na jej zdjęcie. Sportretował Eni jako ofiarę pozbawionej skrupułów walki, prowadzącej do powstania wyższych form istnienia. Eni cierpiała, żeby inni mogli żyć. Darwin wrócił do badania wąsonogów. 3 lata zajęło mu dokończenie tego projektu. W końcu poczuł się gotowy do powrotu do wielkiej teorii.
Od jakiegoś czasu nurtował go pewien problem. Jak rozwijała się grupa wąsonogów, składająca się z tysięcy różniących się rodzajów, często żyjących obok siebie? Czy jego koncepcja doboru naturalnego wystarczająco wyjaśniała niesamowitą różnorodność organizmów? Przeoczyłem jedno bardzo istotne zagadnienie. Tendencje u organizmów pochodzących z tej samej grupy do różnicowania ich charakteru podczas procesu modyfikacji. W jego autobiografii jest fragment mówiący o momencie odkrycia zasady dywergencji. Jedna kartka pośród wielu zapisanych w tym samym czasie, w listopadzie 1854 roku. Charakter pisma Darwina jest bardzo nierówny. Pisał ołówkiem. Pamiętam dokładnie to miejsce, gdzie jadąc powozem, z radością odkryłem rozwiązanie zagadki. Według mnie zmodyfikowane potomstwo wszystkich dominujących, rozwijających się form adaptuje się do wielu bardzo zróżnicowanych miejsc w naturze. Darwin uświadomił sobie, że im bardziej osobniki różnią się między sobą, tym lepiej potrafią wykorzystać specyficzne środowisko, w którym żyją. Poza tym gatunki różnicują się jeszcze bardziej, przystosowując się do siebie nawzajem. Ta zależność miała swój odpowiednik w wiktoriańskim systemie pracy fabryk. Darwin wykorzystał w swojej teorii ideę Adama Smitha, ojca ekonomii politycznej. Smith był autorem koncepcji o podziale pracy. Wyprodukujemy więcej bogactw, jeśli wykształcimy specjalistów. Niektórzy powinni zająć się szyciem, inni obróbką skór, a na pewno wytworzymy więcej towarów. Tę samą koncepcję zastosował w odniesieniu do natury. Według niego więcej form życia ocaleje, jeśli organizmy wykorzystają różne części środowiska. Widać to dokładnie podczas eksperymentu z trawnikiem. Hodując trawę, zobaczymy, że korzenie pojawiają się na różnej głębokości. Niektóre czerpią z płytszych części gleby, inne docierają głębiej. Dzięki temu więcej organizmów jest w stanie przetrwać, niż gdyby wszystkie były identyczne, tego samego rodzaju. To wielka korzyść dywergencji. Darwin zaczął testować swoje koncepcje w oryginalny sposób. Przez 3 lata nie kosił części łąki, skrupulatnie notował zmiany składu roślin w walce o przetrwanie między 20 gatunkami. 11 gatunków odniosło sukces, 9 przegrało. Na okolicznych łąkach doliczył się 142 gatunków. Nikt wcześniej nie przeprowadził takiego badania. Na polach na kredowym podłożu w okolicach dołów rosło 40 gatunków roślin na metrze kwadratowym. Obfitość wyjaśniona doborem naturalnym i zasadą dywergencji. Zastosowanie myśli Adama Smitha o kapitalistycznej produkcji potwierdziły koncepcje innego autora teorii o walce klas, Karola Marksa. Wśród zwierząt i roślin Darwin odkrył specyficzną społeczność, podział pracy, rywalizację, otwieranie się nowych rynków, wynalazki i maltuzjańską walkę o przetrwanie. Darwin, obserwując brzegi rzek, zauważył, że w wyniku rywalizacji i fizjologicznego podziału pracy tworzyły się nowe formy organizmów, a finalnie nowe gatunki. Nazwał je fabrykami gatunków. Koncepcja fabryk powstała 30 lat wcześniej. Stosowano ją oczywiście w odniesieniu do nowego systemu gospodarki opartego na produkcji przemysłowej, podziału pracy, automatyzacji i mechanizacji. Darwin korzystał z tych zasad, próbując wyjaśnić, co się dzieje, gdy narasta ostra konkurencja, a adaptacja do nowych warunków staje się niezbędna. Adaptations peculiarly intensely favored.
Darwin poczuł się wystarczająco pewny, żeby opublikować swoją teorię. Zaczął przygotowywać swoje dzieło. Wszelka krytyka miała być przewidziana, a twierdzenia poparte dowodami. Chciał przekonać wiktoriańskich czytelników przy pomocy uderzających znanych przykładów. Rozumiejąc ich fascynację zwierzętami domowymi, wybrał szczególnie popularny gatunek – gołębie. Dokonał analogii. Sztuczny dobór gołębi hodowlanych pokazywał naturalną selekcję w przyrodzie. Bardzo interesowała go różnorodność gatunkowa gołębi. Wszystkie niesamowite odmiany i sposób, w jaki były połączone z jednym przodkiem. Z jednej strony mamy piękne, duże, mocno opierzone gołębie o ślicznych piórach. Z drugiej bardzo małe, ledwo mogące wygramolić się z jajek. Inne miały paskudne, ogromne dzioby. Widać było ogromną różnorodność. Jak mogły pochodzić od jednego przodka? Hodowcy gołębi tworzą różne odmiany gołębi. Natura działa w ten sam sposób, w dłuższym okresie selekcjonując różne odmiany. Każda z nich przekazuje specyficzne cechy kolejnym pokoleniom. Darwin mówił, tak jak miłośnicy gołębi kreują różne wariacje, tak i natura tworzy niesamowitą różnorodność form, gatunków, typów roślin i zwierząt. Tę rozmaitość da się wyjaśnić, przyglądając się nawet zwykłym gołębiom. Gołębie to jeden z wielu przykładów opisanych w pracy, która urosłaby do trzech opasłych tomów, gdyby coś nie przeszkodziło Darwinowi. Moje plany uległy zmianie. Latem 1858 roku przebywający w archipelagu malajskim Alfred Wallace przysłał mi swój esej o teorii ewolucji drogą doboru naturalnego. Jego praca zawierała dokładnie tę samą teorię, co moja. Alfred Russel Wallace dostarczył Darwinowi i innym kolekcjonerom próbki zwierząt i roślin z archipelagu indonezyjskiego. Darwin bez wątpienia był osobą z wyższych sfer. Wallace wręcz przeciwnie. Miał za sobą kilka lat szkoły, wyrzucono go. Zaczął studia na Uniwersytecie Życia. Postanowił stać się kolekcjonerem różnych gatunków zwierząt. Prowadził niesłychanie interesujące życie. Pojechał do Indonezji, przeżywał tam naprawdę ciężkie chwile. Przez wiele, wiele lat mieszkał w dżungli. Nagle wpadł na genialny pomysł. Jak Darwin, Wallace był pod wrażeniem koncepcji Thomasa Malthusa. Jego teoria wykrystalizowała się, gdy walczył o życie zarażone malarią. Pełen niepokoju napisał do wielkiego i już wtedy sławnego kolegi z Towarzystwa Królewskiego, Karola Darwina. Jego koncepcja wylądowała na stole w Down, wywołując ogromną eksplozję. Cała moja oryginalność, jakakolwiek by była, legnie w gruzach. Niezależnie od tego, czy moje dzieło okaże się kiedyś wartościowe, nie zostanie zniszczone. Zastosowanie mojej teorii również. Darwin był zrozpaczony. Jego córka Henrietta zachorowała. Nowonarodzony syn Charles był śmiertelnie chory. Darwin powierzył losy swojej teorii przyjaciołom. Josephowi Hookerowi i Charlesowi Lyellowi. Wallace był daleko w Indonezji. Dlatego postanowili zaprezentować pracę obu naturalistów na spotkaniu Towarzystwa Linnaean w Londynie. Wspólna prezentacja nie wzbudziła dużego zainteresowania. Darwin nie był obecny, jego syn zmarł. Gdy Darwin doszedł do siebie, postanowił jak najszybciej wydać swoją książkę. Wallace zrobił wspaniałą rzecz. Dzięki niemu Darwin skończył swoje dzieło, pisząc je w taki sposób, że dużo szersza publika mogła je zrozumieć. Gdyby nie on, stałoby się inaczej. Darwin pracował nad trzytomowym traktatem o doborze naturalnym. Omawiał wszystkie dowody, gołębie, pszczoły, mrówki i mnóstwo innych przykładów. Miał też umieścić rozdział o człowieku. Wallace pobudził Darwina do działania. Dał mu dużą dawkę energii.
Darwin zaczął pisać z ogromną pasją. We wrześniu 1858 wziąłem się do roboty. Lyell i Hooker radzili mi przygotowanie tomu o transmutacji gatunków. Kosztowało mnie to 13 miesięcy i 10 dni ciężkiej pracy. Książkę opublikowano w listopadzie 1859 roku pod tytułem O powstawaniu gatunków. Darwin opisał swoją 500-stronicową księgę jako jeden długi wywód. Delikatnie, z dużą uwagą prowadzi czytelnika przez serię obserwacji i przykładów. Za każdym razem powtarza się ten sam schemat, od maleńkich detali do wielkich, dalekosiężnych wniosków. Często myślę, że teoria ewolucji przez dobór naturalny to gramatyka biologii. Nie da się nauczyć języka bez zrozumienia podstaw gramatyki. Nie można było być biologiem przed 1859, bo nic się ze sobą nie łączyło. Można było badać kwiatki, dżdżownice, zbierać ptaki na Galapagos, ale te odkrycia nie miały nic wspólnego ze sobą. Nagle o powstawaniu gatunków nadało im sens. Pokazało ramę, która wiązała wszystkie fakty. Dzieło Darwina to najważniejsza praca w dziedzinie biologii. Książka przemówiła do nowej generacji naukowców gotowych zaakceptować fakt, że natura podlega specyficznym prawom opisanym w dziele Darwina czy ruchowi planet. Ale Darwin poświęcił tyle lat na pisanie, bo miał nadzieję, że przekona do swoich teorii starych anglikańskich mentorów. Darwin tylko dwa razy odnosi się do pochodzenia człowieka. Ale dla starych naturalistów, takich jak jego szanowany nauczyciel, profesor Adam Sedgwick, wnioski były oczywiste i ohydne. Adam Sedgwick napisał do niego list. Starszy pan z wielkim żalem oznajmił swojemu studentowi, jak bardzo nie był w stanie zaakceptować jego książki o powstawaniu gatunków. Uważał, że dzieło to próbuje zniszczyć powiązanie między światem natury a boską rzeczywistością. Z bólem przeczytałem twoją książkę. Szczerze podziwiam niektóre fragmenty, z powodu innych tarzałem się ze śmiechu, ale są takie, które powodują we mnie żal. Są totalnie fałszywe, wyrządzają krzywdę. Sedgwick miał nadzieję, że spotkają się w niebie. Książka pokazywała coś innego. Sedgwick wiedział, co stracił Darwin. Darwin też to wiedział. Sedgwick zauważył niepewną, rozpadającą się materię, zbawienie i życie wieczne. Jeśli człowiek pochodzi od małpy, ta materia traci sens. Rodzina bardzo się zmartwiła. To chyba najbardziej przykry list, jaki Darwin otrzymał po publikacji o powstawaniu gatunków, bo unaoczniał jego częściową porażkę. Nie udało mu się dotrzeć do osób o pokroju Sedgwicka. Szczególnie przygnębiało to Emmę. Bardzo podziwiała Sedgwicka, szanowała jego poglądy. Dlatego przez interwencję Sedgwicka i jego głos w debacie w domu Darwina zapanowała atmosfera zawodu. Mimo osobistych komplikacji, Emma niezłomnie wspierała Karola przez kolejne lata pełne kontrowersji. Umożliwiła mu napisanie jeszcze 9 książek, choć Darwin był chory i przemęczony. Jednak dzieło o powstawaniu gatunków stało się najważniejszą pracą jego życia. Nigdy nie przestano jej wydawać. Darwin dał kredowemu krajobrazowi Down wieczne życie. Pokazał niesamowitą różnorodność i współzależność organizmów jako rezultat procesu naturalnego doboru. Może to być również metafora jego zmagań podczas tworzenia dzieła.
Oczywiście porośnięty brzeg opisany na końcu przez Darwina to też wizja jego życia. Porośnięty brzeg, na który patrzy, jądro jego koncepcji natury, to świat, w którym żył. Czuć w tym uwielbienie natury takiej, jak on ją widział. Zaakceptował wojnę, zniszczenie, głód, ból, cierpienie, stratę dzieci, ale wiedział, że wszystko się ze sobą łączy. Śmierć, cierpienie, piękno, cudowność wszystkich zjawisk. To bardzo wzniosłe podejście do życia. Wielkie siły tchnęły życie w jedną, może wiele form. Ziemia zaczęła krążyć, podlegając prawom grawitacji. Nawet najprostsze, najpiękniejsze, najwspanialsze formy istnienia rozpoczęły nieustającą, niekończącą się ewolucję. Wersja polska dla BBC Worldwide, Start International Polska. Tekst Dorota Parzyszek. Czytał Andrzej Leszczyński.